Dzień dobry, Natalia Świętoń. Zapraszamy na najnowsze wydanie programu informacyjnego Brzostek Info. Przedstawimy Państwu jak zwykle najważniejsze wydarzenia z naszej okolicy z minionego miesiąca. Zapraszamy. Światło pamięci, czyli oddany hołd w przyczycy ofiarom Holokaustu. Nowe umowy dla infrastruktury. Dźwięki kulturalnej historii, które wybrzmiały ze strun instrumentów pewnej kapeli. Sukces na zielonym boisku. Mieszkaniec naszej gminy okrzyknięty najlepszym piłkarzem. Głos najmłodszych. Sonda o święcie kobiet w przedszkolach. Odejścia i powitania. Nowy rozdział w dzienniku gminy Brzostek. A na koniec o decyzjach, które formują nasze najmniejsze społeczności. Kilkanaście dni temu w malowniczej miejscowości Przeczyca odbyły się kameralne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, gdyż odbyło się w miejscu, gdzie spoczywają mogiły dawnych mieszkańców naszych miasteczek. To był czas refleksji i hołdu dla tych, którzy zostali pochłonięci przez niewyobrażalne cierpienie. Losy tych ludzi związane były z tragicznymi wydarzeniami historii, o których pamięć nie powinna zaginąć. To jest dzień takiego naszego hołdu dla społeczności żydowskiej, która przez wiele lat mieszkała na naszych terenach. Współżyli z naszymi pradziadami, tworzyli Brzostek, tworzyli Jodłową i dziś jest ten dzień, kiedy przypominamy o nich i oddajemy im hołd, bo nie odeszli stąd sami od siebie. Zostali brutalnie wymordowani, traktowani jak zwierzęta, zabici tutaj właśnie w Jodłowej i tutaj do nich razem z panem wójtem od kilku lat przychodzimy. W ramach 19 Dnia Pamięci, Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, wspólnie z burmistrzem Brzostku, pamiętamy o ofiarach zamordowanych tutaj na terenie gminy Brzostek. Są to Żydzi pochodzący z Jodłowej. Data 12 sierpnia 1942 roku krwawo zapisała się na kartach historii zarówno gminy Jodłowa, jak i gminy Brzostek. Dlatego pamiętamy o tych osobach, które tutaj zostały zamordowane i oddały życie w nieludzki sposób, jak to pan burmistrz powiedział, za to, że byli tylko narodowości żydowskiej. Teraz przechodzimy do tematu rozwoju naszej gminy. Ostatnie decyzje władz powinny przynieść wiele korzyści dla mieszkańców. Jakie projekty zostały zatwierdzone? Kilka dni temu w Urzędzie Miejskim w Brzostku podpisano 3 umowy na wykonanie istotnych inwestycji w naszej gminie. Chodzi o budowę 650 metrów wodociągu przy ulicy Mysłowskiego oraz 1700 metrów kanalizacji na ulicach Schedy i ulicy Mysłowskiego. Łączna wartość tych inwestycji ma wynieść ponad 1,5 miliona złotych. Aktualnie trwają prace przy pozostałych projektach wodno-kanalizacyjnych. Poniesieni falą emocji przenosimy się teraz w magiczny świat kultury. Wspaniała premiera filmu dokumentalnego o lokalnej kapeli ludowej poruszyła całą brzostecką publicznością. Pozytywne komentarze na temat działalności tej kapeli unoszą się nieprzerwanie dzień po dniu w brzosteckiej atmosferze. Proszę powiedzieć na początek, jak powstała Kapela Ludowa Zastawnych? Kto był inicjatorem powstania tego zespołu? Tak właściwie, no, graliśmy sobie z dziadkiem i wujek świętej pamięci, już brat dziadka, wujek Janek, który grał w kapeli od początku na kontrabasie. Tak, tam coś, no, zaczęli mówić, a może byśmy zrobili jakąś kapelę? I akurat tak się składało, że wtedy był taki konkurs w Pilźnie, takich właśnie zespołów ludowych, tradycyjnych. No i tak stwierdziliśmy, a spróbujmy. No i zaczęliśmy w sumie wtedy we trzech grać. To był taki skład jeszcze, no nie był taki tradycyjny, bo to był kontrabas, klarnet i akordeon, więc to nie jest taki kapelowy, no, typowo skład, ale graliśmy tą naszą muzykę. I pamiętam, że zagraliśmy tam, wróciliśmy do Brzostku i był piknik rodzinny organizowany przez parafię. I w międzyczasie, no, przez drogę pani, wtedy obecna pani dyrektor Marta Król, pani dyrektor GOKU, zadzwoniła do nas, czy nie przyjedziemy i nie zagramy. I zagraliśmy tam i po tym takim krótkim koncercie zapytano nas, czy po prostu chcemy działać przy Centrum Kultury, żeby tą kapelę tak rozwinąć. I tak to się jakoś rozkręciło. Czy były jakieś wydarzenia, z których szczególnie jesteście dumni, a na które byliście zapraszani? No tak, na pewno ostatnio graliśmy
11 listopada w Warszawie dla Niepodległej był taki koncert. To na pewno była taka prestiżowa impreza. Na pewno wyjazdy do Kazimierza na konkurs. To jest taki najważniejszy konkurs muzyki tradycyjnej. Już od ponad 50, bodajże 5 lat nawet, jest organizowany w Polsce. Wolę Boga Świętego, co mi robisz, Beto? I grać! Jaką rolę pełnił Pan przy powstawaniu filmu o kapeli ludowej Zastawnych? Więc jakby odpowiadałem za zdjęcia oraz byłem producentem tego filmu. Proszę powiedzieć, jak wyglądała współpraca z kapelą ludową Zastawnych? Kapela była bardzo fajna we współpracy. W zasadzie myślę, że byliśmy w stanie się dogadać bez problemu. Udało się z nimi umówić właśnie na zdjęcia i w domu u naszych bohaterów i tutaj próbę też w Centrum Kultury zrobiliśmy. No i też byliśmy na potańcówce, co było bardzo ciekawym zjawiskiem, bo dla mnie osoby z trochę większego miasta, to było coś innego, tak? Coś ciekawego do sfilmowania. 4 lutego w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku odbyła się premiera filmu pod tytułem Zastawni. Jak sam kustosz zespołu podsumowuje, jest to krótki dokument, reportaż, który ukazuje archiwalne nagrania z występów i prób kapeli. Pojawiają się w nim również rozmowy z muzykantami. Po obejrzeniu filmu kapela wystąpiła dla publiczności w składzie. Józef Śliwa grający na skrzypcach, Leszek Zastawny na klarnecie, Jakub Zastawny na cymbałach, Wojciech Wójcik na skrzypcach oraz Adam Chudy na kontrabasie. Film o kapeli ludowej Zastawnych emitowany będzie w telewizji na programie TVP Kultura, TVP Rzeszów oraz TVP Kraków. Kiedy emisja? Kustosz zespołu przekonuje, że wkrótce pojawią się informacje w mediach. Czy są z nami miłośnicy piłki nożnej? Mamy wspaniałe wieści nie tylko dla społeczności klubu sportowego Brzostowianka Brzostek. Mieszkaniec naszej gminy, Łukasz Stanek, sięgnął po tytuł najlepszego piłkarza podczas jubileuszowej 20. gali piłkarskiej Podkarpacka Nike 2023. Jaki klub sportowy reprezentujesz i od kiedy? Reprezentuję klub Brzostowianka Brzostek od sezonu 2022 roku. Przyszedłem tutaj z JKS-u Czarnie Jasło. A od kiedy zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? Myślę, że od najmłodszych lat staram się gdzieś biegać po tym boisku i od, myślę, 12-13 roku jestem już piłkarzem. A jakie to uczucie zyskać tytuł najlepszego piłkarza w podokręgu Dębica? Myślę, że skłamałbym, gdybym powiedział, że były to jakieś negatywne odczucia. Naprawdę bardzo fajne przeżycie i chciałbym z tego miejsca pogratulować wszystkim tutaj działaczom, zawodnikom, bo to dzięki nim osiągnąłem ten sukces. A jak zapowiada się najbliższy sezon w klubie Brzostowianka Brzostek? Chciałbym, aby to były same pozytywne odczucia. Walczymy o awans i mam nadzieję, że będziemy tutaj wszyscy razem świętować w czerwcu ten awans. 16 czerwca będziemy tutaj podejmować na swoim stadionie zespół z Wrocławia. To będzie nasz pierwszy mecz domowy i mam nadzieję, że zaczniemy od zwycięstwa. Największa gala piłkarska w Polsce i tytuł najlepszego piłkarza w podokręgu Dębica. Nagrodę z wielką dumą przyjął zawodnik Brzostowianki Brzostek, którą wręczył sam wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Wiesław Lada. Najlepsi piłkarze w podokręgu Dębica to? 23 w klasie o Dębica został Kacper Bugaj, Wiktoria Czerny. Piłkarzem roku 2023 w klasie A Dębica został Łukasz Stanek, Brzostowianka Brzostek. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do nas tutaj oczywiście, zapraszamy panów piłkarzy, tak, wielkie, wielkie brawa. Kacper Bugaj, Wiktoria Czermin, Łukasz Stanek, Brzostowianka Brzostek, Wiktoria Czermin, Brzostowianka Brzostek, Inter Gnojnica, Strażak Lubzina, a więc klasa okręgowa, klasa A Dębica i B, grupa pierwsza i druga. I tak jak mówiła Kasia, kapituła, szanowni państwo, dokonała wyboru, oczywiście konsultując ten wybór z działaczami piłkarskimi, trenerami, tymi, którzy są najbliżej, którzy oglądają, znają się. Naprawdę liczby imponujące, przeliczając to na liczbę mieszkańców całego Podkarpacia, czyli ponad 2 miliony, to naprawdę mamy się czym pochwalić. A teraz coś,
od najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Sonda z przedszkolakami, a w niej pytanie o najważniejszą kobietę w ich świecie. Jesteś mama, skarbem Przeprowadziliśmy sondę w jednym z przedszkoli w naszej gminie. Masz na imię? Maja. I powiedz, co to za święto Dzień Kobiet? Dzień Kobiet to dawanie prezentom. Prezentów? A komu się daje te prezenty? Kobietom. A powiedz mi, kto jest taką kobietą jakby najważniejszą w twoim życiu? Jest taka kobieta, którą najbardziej lubisz? Tak. Kto to taki? Mamusia. A co byście dali swojej mamie z okazji Dnia Kobiet? Różę. Macie jakiś wierszyk albo jakąś piosenkę, którą moglibyście tej najważniejszej kobiecie zaśpiewać? Ja pamiętam, jak ją śpiewam i no zapomniałam pierwszej wersji. A kto jest najważniejszą kobietą w twoim świecie? Mama. I powiedz, za co ją tak bardzo lubisz? Bo mi wydrukuje kolorowanki. Za co ty tak bardzo lubisz swoją ciocię? No bo przynosi mi cukierki czasami. Piotruś, kto dla ciebie jest taką ważną kobietą w życiu? Babcia. Babcia? Dlaczego babcia? Bo mi robi budynia. Że my rysowali razem z babcią i z mamą, ale robiliśmy krajobraże. O, mi puszcza bajki na dobranoc. O, co to za święto Dzień Kobiet? Dzień Dziewczyn. Filipku, powiedz proszę, kto jest taką ważną kobietą w twoim życiu? Moja koleżanka, no bo chciałam już nie klasztorz, no bo trzeba coś robić. Czyli po prostu lubisz bawić ze swoją koleżanką, tak? Tak. A jak myślisz, ta koleżanka zasługiwałaby na prezent? Tak. A co byś jej dał? Do serca. W jaki sposób mogłabyś sprawić swojej mamie przyjemność? Czekoladki dając. I krótka informacja. Pożegnaliśmy naszych dotychczasowych sołtysów i powitaliśmy nowych działaczy. To czas zmian i nowych możliwości dla naszej gminy. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Przepraszam ten Państwa sołtysom, którzy już zakończyli tą pracę. To naprawdę jest dla mnie była wielka przyjemność z Państwem tutaj pracować i to był dobry czas, wydaje mi się, i dla Państwa, i dla Waszych sołtysów. Możemy mieć ogromną satysfakcję z tego, co nam się wspólnie zrobić udało. Ja chcę powiedzieć, że doceniam Państwa przede wszystkim jedną rzecz. Mówię o sołtysach, z którymi współpracę kończymy. Ja mogłem na Państwu polegać, w sensie takim, że mogłem Wam ufać we wszystkim. To jest ogromnie ważne z punktu widzenia współpracy z sołtysami, z burmistrzem i z urzędem miejskim. Na samo zakończenie programu o decyzjach, które zapadły na korzyść mieszkańców i jakie konkretnie inwestycje przewidziano. Panie burmistrzu, jakie plany na budżet w tym roku? No, plany budżetowe mamy niezwykle ambitne, ponieważ na wydatkach majątkowych planujemy dobrze ponad 30 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. Natomiast koncentrujemy się oczywiście na tych zadaniach najbardziej potrzebnych dla mieszkańców i tych, które już tutaj zostały przez nas rozpoczęte. W pierwszej kolejności oczywiście to są kwestie związane z wodociągami. Ten problem chcemy jak najszybciej rozwiązać i tutaj wydamy na to ponad 8 milionów złotych. Będzie to związane z rozbudową magistrali, którą budujemy w tej chwili, ale także z doprojektowaniem tych części, które potrzebujemy w kierunku na Grudną Górną i tego odcinka do Kamienicy Góry. No oczywiście pozostaje też jeszcze Głubikówka, więc ten problem cały chcemy załatwić kompleksowo, natomiast też będziemy budować fragmenty wodociągu na ulicy Mysłowskiego i tutaj już jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o te prace. A co z kanalizacją?
tutaj wszystko musimy rozpocząć tak naprawdę od jednej rzeczy, mianowicie od nowej oczyszczalni ścieków, którą planujemy zlokalizować w Przyczycy. Natomiast to jest na etapie zaawansowania projektowego. Natomiast podpisane umowy mamy już w tej chwili i czekamy tylko na dobrą pogodę, że można było wejść w teren z budową kanalizacji przy ulicy Mysłowskiego i przy ulicy Schedy. Prawie 4 miliony złotych wydamy na wszystkie sprawy związane z kanalizacją. A czy w tych planach znajdą się również inwestycje dotyczące dróg? Niezmiennie u nas drogi to poważne inwestycje. Będziemy w tym roku kończyć drogę w Skórowej. Mamy tam do dołożenia do tego naszego biznesu ponad 6 milionów złotych, ale będziemy już budować drogę tutaj od dołu, od drogi powiatowej w kierunku wsi i będziemy kończyć pracę tam przez Skórową. No i będziemy też niwelować te elementy, które nam tutaj się pojawiły w związku z wzmożonymi opadami deszczu. Natomiast oczywiście zaczynamy też drugą wielką naszą inwestycję drogową. To jest droga w kierunku z Brzosku do Zawadki przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i otwieramy w ten sposób nową część Brzosku pod zabudowę. Pragnę przypomnieć, że to jest 350 domów, które może być zlokalizowane w tym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaczynamy od tej głównej drogi, która będzie otwarciem tutaj tej nowej części Brzosku. Natomiast oczywiście będziemy bardzo mocno zaangażowani w zabytki. Przede wszystkim ruszy rewitalizacja miasta. Ja jestem tutaj świadom, że nie ma takiej rewitalizacji w Polsce, która by się wszystkim podobała, ale my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście się Państwo na tym rynku brzoseckim czuli tak, jak się Państwo czujecie we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech. Będziemy się starali, żeby ten standard był zachowany. Ale oczywiście to nie koniec inwestycji w zabytki, to też będzie kwestia Przeczycy, remont kościoła w Przeczycy. W Przeczycy mamy prawie 600 tysięcy złotych w tym roku do wydania na tą inwestycję, łącznie prawie 1 100 tysięcy złotych, a do tego jeszcze oczywiście remont spichlerza, to przy okazji w tym samym zadaniu, w którym mamy rewitalizację Brzosku, to jest kwota prawie 3 milionów złotych na ten rok do wydania. No i będziemy czynili starania dalsze. Jestem po rozmowie z panią wiceminister kultury i bardzo jestem zadowolony, ponieważ będziemy jeszcze próbowali ten nasz budżet poszerzyć o remont także i starej stajni w Przeczycy, ale to jest już element tutaj dalszy, niebudżetowany na ten rok. No oczywiście na samych drogach też prawie 4 miliony złotych, więc będziemy kontynuować te prace, które będą zbierzały w tym kierunku, żeby poprawić także i jakość tych dróg na terenie gminy. Kontynuujemy po prostu to, co zaczęliśmy w tamtym roku. Także tylko życzcie nam Państwo dobrych wiatrów, a będzie się wszystko dobrze działo. Dziękuję. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w następnym miesiącu.